serdecznie w trzecim odcinku. Na luzie. W poprzednim odcinku mało jeździliśmy, znaczy my dużo jeździliśmy, ale mało my jeździliśmy za kierownicą i mało mówiliśmy. W tym odcinku będziemy mówili więcej. Jesteśmy w samochodzie Chevrolet Trax konkretnie, a jesteśmy tu z jednego konkretnego powodu, bo sam samochód jest oczywiście bardzo fajny. Dostaliśmy tym razem drugi raz mamy Traxa, bo Traxem jeździliśmy też w teście nawigacji naszym, a tym razem dostaliśmy maksymalnie wypasioną wersję tego samochodu z benzynowym silnikiem, coś tam koło 120 koni, z napędem na 4 koła i dużą liczbą bajerów, a jeden z tych bajerów to chevroletowy system MyLink, który mamy tutaj wbudowany na ekranie, który co do idei działa bardzo podobnie jak, prawdopodobnie bardzo podobnie, tak się przypuszczamy, jak iOS in the car, który dostaniemy razem z iOS-em 7. Tak, jeśli pamiętacie, jeżeli oglądaliście nasz test nawigacji, to będziecie to zapewne, szczególnie tą dłuższą wersję, gdzie tam Dominik trochę więcej na ten temat mówił, w krótszej wersji jest na ten temat mniej, to właśnie wtedy mieliśmy MyLinka, który jeszcze nie był w pełni gotowy na Siri. Ale teraz już jest wersja zupdate'owana, wspiera wszystkie te funkcje, które miała wspierać. I tak. I na drodze jest bardzo wiele interesujących sytuacji. Ten widziałeś, jak uciekł? Tak, mocno. Dobrze. Chwilę MyLinku. MyLink to jest głównie ten ekran, który tu jest. I to, ten ekran jest jakby przedłużeniem troszeczkę iPhone'a. Ta mapa, którą widzicie na ekranie, to nie jest żadna nawigacja wbudowana w ten samochód. Jest to nawigacja, która idzie z naszego iPhone'a, który mamy tutaj ukrytego w skrytce i podłączonego kabelkiem. Ten ekran, on będzie identycznie wyglądał, bo to widzieliśmy na prezentacjach na WWDC iOS 7, jak we wszystkich chyba samochodach, w których będzie wbudowany system iOS in the car. Czyli ogólnie to do zasady będzie taki ekran, na stronach Apple możecie zobaczyć sobie ten ekran na prezentacjach, wygląda tak samo. Lista producentów jest dosyć duża, wiemy jaki samochód sobie kupi Eddie Q, który prezentował. Pewnie całość. Ferrari. Zakładam, że tak, bo z tego co się orientuję, to obecnie jeździ tą marką, więc podejrzewam, że nie będzie zbaczał z kursu. I nie kupi sobie Kia, bo Kia też będzie miała system iOS in the car. A oprócz Kia to będzie jeszcze Volvo, Mercedes, Jaguar, cała grupa General Motors. BMW się waha. Do BMW na razie na tej liście nie było. Bo sprzeczne informacje wysyłają, bo ostatnio tam z newsów się pojawiło, że niby będą mieli, ale później nie są jeszcze pewni, rozważają pewne rzeczy, więc zobaczymy. Honda i jej bliźniacza marka Acura, czyli dość spora liczba samochodów jak na początek. Nie do końca wiemy, jak będzie działał iOS in the car i jest tutaj kilka różnych zagadek. Na pewno jedno jest jakby pewne. Będzie to przedłużenie interfejsu iOS-owego, interfejsu aplikacji i systemu na ekran, który jest tutaj, zmodyfikowane tak, żeby dało się to łatwo obsługiwać w czasie jazdy. Ten ekran, który jest tutaj, jest ekranem dotykowym. W MyLinku mamy tylko kilka aplikacji, które są skompatybilne z tym systemem i które są w App Store. Jest to aplikacja Tuning, to jest radio internetowe, oraz na przykład aplikacja Map, i to jest tylko jedna mapa na razie do obsługi, czyli Bring Go. Wygląda to tak, podłączamy telefon kabelkiem w schowku. Musimy mieć na nim zainstalowaną aplikację, która jest tutaj. Uruchamiamy aplikację z ekranu samochodu, ale tak naprawdę uruchamia nam się aplikacja na iPhone'ie. Tak, aplikacje są właśnie, to jest to, że ta aplikacja jest przenoszona na ekran. Ona nie jest częścią samochodu, tylko ona jest to co mamy na iPhone'ie. Czyli jeżeli wsiadamy do samochodu, to nie mamy iPhone'a, to nie mamy nawigacji, bo tej nawigacji w samochód wbudowanej nie ma. Dokładnie tak. Jest to z jednej strony wygodne, z drugiej strony mało wygodne. Wygodne, ponieważ możemy zmieniać samochody. Wiadomo, jak się przyzwyczajamy do tych interfejsów samochodowych i wiadomo, jak dużo bezpieczniej się jeździ samochodem, gdy ten interfejs znamy, jest prosty. Jeżeli będziemy mieli ten taki sam interfejs użytkownika w kilku samochodach, to dość prosto ktoś na ciebie trąbił. No, bo ściął zakręt. Sałata nie wie, jak jechać. Przepraszam, złotówę się w Warszawie mówi chyba. A w Poznaniu się mówi sałata? We Wrocławiu się mówi sałata. W Wrocławiu? No proszę bardzo. Więc jeżeli wsiadam do samochodu, którego nie znamy, teoretycznie,
przesiadamy się z Mercedesa do Jaguara, gdzie te systemy do tej pory wyglądały zupełnie inaczej, teraz to będzie wyglądało tak samo. Więc zasada jest fajna, mamy tu kilka zagadek. Plusy i minusy jak zwykle mamy, no niestety. Oczywiście. Ale tu jest jedna duża różnica. Jakby nie patrzeć, to co w pierwszym odcinku rozmawialiśmy o cenach tych fabrycznych systemów, to niewątpliwie tutaj jest duży plus, no bo nawet jakbyśmy subskrypcję automapy wykupili sobie na Bóg wie ile lat, to wyjdzie nam taniej. Tak, to wyjdzie na pewno nam taniej. Na razie automapa nie obsługuje, nie jest kompatybilna z systemem SmartLink, który mamy w Chevroletcie. Jak będzie z systemem iOS in the car, tego nie wiemy. Prawdopodobnie deweloperzy automapy będą chcieli, żeby była aktualna, zresztą tak jak i wszystkich innych kolejnych map. Jestem ciekaw, jak to szybko będzie wdrażane. Dla mnie największą zagadką jest to, czy to będzie przewodowe, czy bezprzewodowe, bo w tej chwili jest to przewodowe. Musimy w schowku podpiąć iPhone'a kabelkiem. Proszę bardzo, mamy napisane connected do samochodu. Musimy podpiąć iPhone'a kabelkiem i dopiero wtedy to działa. Nie każda, znaczy do streamingu muzyki i typowej integracji dźwiękowej, czyli mi chodzi o odbieranie rozmów i tak dalej, to wystarczy połączenie Bluetoothowe, dokładnie tak. Ale jeśli wszystkich tak. Aplikacje, to musimy mieć kabelek. Ma to jakiś sens, wiesz. Ładuje się tak. Telefon w trakcie jazdy, więc szczególnie w przypadku nawigacji, gdzie to prąd pożera w zastraszającym tempie. Mamy tutaj specjalną pojemniczek, wrzucamy sobie iPhone'a do skrytki i tyle. Ja mam pytanie, jestem ciekaw, bo tu jest, zobacz, jedziemy sobie samochodem, mapa nam dobrze wskazuje, wiemy gdzie jesteśmy, telefon jest schowany w skrytce, sygnał GPS jest dobry. Pytanie, czy ten samochód jakby nie wspomaga jakoś tego systemu GPS? Nie sądzę, bo nie sądzę. Nie sądzę, by musiało być jakoś inaczej. Musiałby być to bardziej zaawansowane. Na pewno kompas, zobacz, tu pokazuje ci jaki kierunek jazdy jest. A w tej chwili już chyba większość samochodów. Ale po co ten kompas? Ja nie wiem, tak zmieniliśmy temat trochę, ale ja też mam u siebie kompas w samochodzie. Naprawdę? Specjalnie go zamawiałem, nie wiedząc za bardzo po co. Miałem opcję też, że w lusterku, żeby mi pokazywał. W ogóle i pomyślałem sobie, że mega niepotrzebna informacja. Jest to fajne, jeśli mamy jakieś bardzo nietypowe hobby. Natomiast tak na co dzień tak naprawdę, wiesz co, może dla orientacji, gdzieś jesteś w obcym mieście, no to masz nawigacja coś przelicza, chcesz mniej więcej wiedzieć, w którą stronę jedziesz. Proszę cię, i wiesz, gdzie jest północ i południe? W nie, życiu. Absolutnie, ale mogę powiedzieć wtedy. Jadę na północ. Kochanie, rozmawiam z żoną przez telefon, próbuję do niej dojechać. Kochanie, jadę właśnie na północ. Nie wiem, jak twoja żona mojej żonie jakby powiedział, że jadę na północ, zapytałaby się, gdzie jest północ. Nie, moja absolutnie nie będzie miała najmniejszego pojęcia, o co chodzi, natomiast będę dumny, że mogę powiedzieć, że jadę na północ, wiem, w którą stronę jadę. Nie, jest to, ja tych kompasów nie rozumiem. Wolę patrzeć na to, jak to wygląda na mapie, niewątpliwie. Jest to lepsze rozwiązanie. Natomiast, no to co mówię, w tej chwili mamy jedną nawigację, Bringo. Tak. Pytanie jest, ile deweloperzy będą musieli włożyć pracy w to, żeby dostosować inne systemy do tego i mówimy o innych nawigacjach. Tutaj będzie ogromny plus, bo możemy sobie wtedy wybrać to, co chcemy. Chcemy polską automapę, proszę bardzo. Chcemy Navigona, nie ma problemu. NaviExperta. Ja myślę, że tych aplikacji z tym interfejsem. Chcesz jechać prosto? Czy prawo? Tych aplikacji z interfejsem iOS in the car prawdopodobnie będzie bardzo szybko przybywało. Myślę, że to będzie dość proste API do wdrożenia dla deweloperów. Pytanie tylko, jakie aplikacje jeszcze oprócz map, bo mapy są takie naturalne. To wiadomo, że mapy powstaną. Dobrze, tutaj podstawowe mamy aplikacje. Tutaj tak? Mamy też jeszcze tuning, czyli radio internetowe. Tak. To też jest fajne, bo mamy teraz najczęściej nasz iPhone jest podpięty do sieci, streamingowanie muzyki nie zabiera bardzo dużo, nie zabiera bardzo dużo transferu, więc jest to fajna rzecz. Na pewno powstaną wszystkie systemy streamingowe, Spotify Deezer, tak. Wimp, oni wszyscy się tu znajdą. Na dzień dobry będziemy mieli iTunes Radio. Tak. To jest oczywiście Apple'owe rozwiązanie, to jest fajne dla kogoś, kto korzysta z iTunesa, z iTunes Match i tak dalej, to jest super. Mamy w Polsce w tej chwili mamy Spotify'a, mamy Deezera, mamy Wimpa. Zakładam, że oni też się do tego dostosują, bo aż się prosi, to jest wręcz wymarzone w tym momencie. I tutaj dla mnie to zaczyna mieć sens, te radia. Naprawdę zaczynają mieć sens. Ja bym osobiście chciał zobaczyć wszelkie radia. Ja wiem, że one są w takich aplikacjach jak TuneIn właśnie i tak dalej. Ja bym chciał, ale chciałbym mieć osobną aplikację dla Talk FM, dla
Eski Rock na przykład. Myślisz, że to jest sens, żeby była osobna aplikacja? Wiesz co, nie wiem w jaki sposób, może jako część iTunes Radio, jako osobny kanał. Wiesz, są tam czasami audycje, które chciałbym posłuchać. Także... Chciałbyś radio na życzenie mieć tutaj? Trochę tak. Trochę tak, czyli chcę mieć, z jednej strony chcę mieć możliwość włączenia sobie tego, co, na co mam ochotę, czyli właśnie korzystam ze Spotify'a, chcę rock, no to wciskam sobie rock, on mi dobiera piosenki pod moje potrzeby, mam jakieś tam ewentualnie reklamy, jeżeli tak jak w przypadku niektórych tych dostawców jest, mogę sobie wybrać radio tradycyjne, ale też streamowane właśnie przez internet. Dobra. Także to jest standard. Radio to jest podstawa kompletna. Proszę, to jest pan, który jest z pasa do jazdy na wprost. Ale to jest taksówka, się mu wolno, wiesz? Oni mają pozwolenie specjalne. Tak? Tak, tak. Taką plakietkę dostają. Taką plakietkę, jestem idiotą i wtedy mogę skręcać jak chcę. Dobrze. Mnie ciekawi, jakie jeszcze inne radia, jakieś inne aplikacje powstaną. Na pewno tutaj w ogóle zauważyłem, że ten system jest bardzo ograniczony. Wiesz, że na przykład jeżeli jesteśmy w TuneIn, no może za chwileczkę uruchomię, to musimy się przepiąć do innego iPhone'a, bo na razie tego nie będę robił, żeby nie komplikować. Dobrze. Jeżeli jesteśmy w TuneIn aplikacji, to nie da się wyszukać stacji radiowych, kiedy jedziemy. W trakcie jazdy? Tak. Bardzo dużo funkcji jest poblokowanych w czasie jazdy. Możemy... bezpieczeństwa, czy... Tak, bezpieczeństwo, ewidentnie. Tu na przykład nie możemy wejść w ogóle w menu tego systemu, jeżeli się poruszamy. Wtedy, kiedy staniemy, ok, kiedy się poruszamy, nie. No ma to sens, no. Z tym bezpieczeństwem naprawdę to strasznie rozprasza. I co więcej, właśnie dlatego ja mówię, bardzo niewygodne jest to, że aplikacje w tej wersji, czyli w MyLinku, który tu mamy, który prawdopodobnie będzie wyglądał bardzo podobnie, czy iOS IndyCar będzie co do zasady bardzo podobne, te aplikacje wymagają podłączenia kabelkiem, czyli tak jak mówiliście, funkcje głosowe nie, ale jeżeli chcemy mieć aplikację na ekranie samochodu, to musimy podłączyć kabelkiem się. Zastanawiam się, jak to będzie wyglądało w iOS IndyCar, bo jeżeli to będzie ciągle kabelek, no to jest bardzo niewygodne. Złamałem już przepisy, ale nie przejmuj się. Była linia. Jeżeli to będzie kabelek, to jest z jednej strony niewygodne, bo musimy wejść do samochodu i podpiąć się kabelkiem fizycznie, a z drugiej strony faktycznie może być to wpływać na bezpieczeństwo, bo nie ukrywajmy, pewnie ty też, ja też, ty może mniej, ja trochę więcej, grzebię w telefonie w czasie jazdy. Tak, no a tutaj, rzadko, ale czasami tutaj zobacz, stoi na światłach i słyszę, że tweety przyszły, no to sprawdzę. Przeglądam. A teraz zobacz, wrzucasz go tutaj do schowka. No. Przypadać z kabelkiem, zamyka się, koniec. Właśnie to jest to, co mi się nie podoba. Nie podoba mi się rozwiązanie takiego schowka. Ja bym chciał uchwyt. Ja nie muszę patrzeć na to. Ja chcę, żeby ten telefon gdzieś był pod ręką. No to zamontuję sobie uchwyt tam dodatkowo, to wiesz. Myślę, że to akurat będzie w każdym samochodzie inaczej rozwiązane. Chevrolet to rozwiązał tak, że ten złącz USB masz tutaj, jest tu schowek. Wiesz, a ten telefon tam lata, no. Bez przesady, nic się tu nie lata. Trzepia się szczegółów. No dobra, no. Muszę. Mam nadzieję, że... Z drugiej strony mam jednak nadzieję, że iOS IndyCar będzie działał tak, że to będzie bezprzewodowo, po Bluetoothie. Ja bym bardzo chciał, żeby to było... Wiesz co, ja nie wiem... Żeby to był AirPlay... Od jakiegoś czasu... Rodzaj AirPlay mirroringu po Bluetoothie, bo wiadomo, że ale będzie. Ja co więcej powiem. Ostatnio były trochę jakieś tam przecieki, że będzie AirPlay poprzez Wi-Fi Direct. Albo Wi-Fi Direct. I to jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Producenci oczywiście w tym momencie muszą mieć odpowiedni hardware w samochodzie zainstalowany, więc tutaj znowu czekanie na kolejną generację samochodu, albo facelifty, albo nowe modele. Niestety. I to jest to, co mi się nie podoba, ale to o tym zaraz porozmawiamy. Natomiast to byłoby ciekawe, bo możliwości ma dużo większe w tym momencie. Tak, ale ja myślę, że w pierwszej wersji, w której zobaczymy iOS IndyCar, czyli już tak naprawdę na jesieni tego roku pierwsze samochody będą, to myślę, że to będzie, że pojedziemy do takiego Chevroleta i zrobimy update tego i to będzie jednak działało kabelkowo. Ja też podejrzewam, że na początku może być kabelkowo. Że może w drugiej generacji za rok, tylko tu dochodzimy do tego, co ty powiedziałeś. Telefon i aplikacje w telefonie, system operacyjny można bardzo łatwo upgrade'ować. I telefon... Telefon się może zmienić z miesiąca na miesiąc, tygodnia na tydzień, telefon. Samochód nie. Dokładnie tak. Co więcej, telefon kupujemy na góra 2 lata zazwyczaj. My jako geeki zmieniamy co roku. Samochodu ja nie zmieniam co 2 lata. Ja samochód zmieniam co 5 lat. Co więcej, co rok jako geek też lubisz motoryzację. Ty też lubię motoryzację i nie zmieniam samochodu co roku. Ty też masz swoimi samochodami już 3 lata chyba już. Dłużej. Ja już mam jeden... Jeden to masz bardzo długo, ale drugi... Jeden mam bardzo długo, ale też
wcześniej go nie używałem. Natomiast on jest 6-latkiem, zaraz mu w grudniu 6 lat mu wybije. No właśnie. Ja wiesz. Mój samochód ma 4,5 roku i też będzie za chwilę 5 rok, ja go nie będę zmieniał. Ja w tej chwili nie widzę problemu. Znaczy ja nie widzę powodu, żeby wymieniać samochody. Zależy jaki samochód oczywiście. Ale samochody dzisiaj są jednak na tyle trwałe, jeśli się jeszcze nie pokonuje absurdalnych ilości kilometrów, że nie ma powodu zmieniać co 3 lata. Jeżeli korzystam z jakichś leasingów i tak dalej, może to mieć sens. Ale przeciętny użytkownik w Polsce chyba zmieniał samochód raz na 5 do 7 lat. Dokładnie tak, dlatego bardzo wolno będzie wchodził ten iOS IndyCar do samochodów i myślę, że producenci muszą wiedzieć o tym, żeby będą mieli wytyczne od Apple, ci, którzy się zdecydują, czego mogą się spodziewać. Czyli jeżeli to będzie Wi-Fi Direct i oni planują w przyszłości robienie to po Wi-Fi Direct, to wszystkie samochody, które wyjdą, będą miały ten hardware już w środku, po to, żeby za 2 lata można po prostu było zmienić tylko soft. Ale nie trzeba było zmieniać hardware'u, bo w samochodach jest to niewykonalne po prostu. No właśnie, to jest strasznie duży problem. Ja się jeszcze martwię czym innym. Wiesz, że Apple będzie zwiększało wymagania, bo dosyć szybko wezmę. Oni będą, załóżmy, że będą rozwijali to raz do roku. Producenci są średnio rok w plecy zawsze, bo trzeba czekać na kolejne jakieś facelifty i tak dalej. Podejrzewam, że średnio to wyjdzie właśnie około roku. I teraz tak. Zmieściłem się przed linią. I wiesz, i tutaj mamy problem, czy mamy na czekać na kolejny samochód, czy teraz, to jest ciekawe, czy ludzie będą czekali na to, żeby pojawił się facelift samochodu, będą się wstrzymywali z kupnem, tylko po to, żeby mieć tą integrację. No to już byłoby naprawdę śmieszne, co nie? Bo w tym momencie czekamy czasem na to z zakupem telefonu, czekamy na to, żeby okej, poczekam jeszcze 2 miesiące, nie kupię teraz iPhone'a 5, bo za 2 miesiące będzie iPhone 5S. Czekasz z zakupem samochodu, bo będzie miał integrację z Siri? No nie wiem, no właśnie, tu przechodzimy do kolejnej rzeczy, czyli do Siri, bo jeżeli ukryjemy to, odchodząc do samochodu znowu na chwileczkę, jeżeli ukryjemy ten telefon tutaj, to wcale nie tracimy jego funkcjonalności, ponieważ mamy Siri. Dokładnie tak. Możemy za pomocą Siri bez problemu wysłać SMS-a. Wyślij coś do Dominika. Send a text message to Dominic. Co ten pan wyprawia? Okay, I can send a message to Dominic letter for you. What would you like it to say? Hi, Dominic. Your message to Dominic letter says, Hi, Dominic. Ready to send it? Yes. Okay, I'll send it. Proszę bardzo. SMS wysłany i ja się patrzyłem cały czas na drogę, zerkałem na kamerę, czy nagrywa, ale generalnie nie odwracałem wzroku, nie interesowało mnie to. Jest to dużo, dużo bezpieczne, aż ciężko podkreślić przepaści w tym momencie, jaka jest w stosunku do wklepywania tego. Wiem, źle robię, czasami stoję na światłach, gdzieś wklepuję tego SMS-a. Wiem, jak to mnie rozprasza. Nie mam najmniejszego pojęcia, czy tu w lewo możemy pojechać do góry. Panią Karową? Myślę, że możemy panią Karową. Nie, panią Karową nie wolno jeździć, tam potem na górze nie wolno. Tak? Tak, bo znam to z własnego doświadczenia, bo miałem tam... mandat? Nie, miałem spotkanie z bardzo miłą panią policjantką. Aha. Ale kawałek można podjechać. Można kawałek, która wysiadła, ale wiesz co, kostka jest, będzie trzęsło. Która wysiadła, poinformowała mnie, że ja się zatrzymałem przed zakazem, na szczęście, lekko zdezorientowany. Już parę lat temu było. I pani mi poinformowała, zapytała się mnie, gdzie ja chcę dojechać. Więc ją poinformowałem, a to musi pan pojechać tędy i tędy, normalnie. Byłem w szoku. Pełna kultura, nie dostałeś mandatu. Tak. Że policjant się okazał pomocny, a nie tylko wymagający. No dokładnie, właśnie. Dokładnie. No ale właśnie wracając, to jest fajne. Możemy wysłać SMS-a, patrząc się na ekran, tylko na drogę, czyli robimy przycisk, mówimy to, co chcemy. Problemem jest to, że Siri działa tylko po kilku językach. Czyli tutaj nie działa w naszym języku. Nie działa w naszym. Trzeba znać wręcz bardzo dobrze. Angielski, francuski, hiszpański niemiecki. Chyba jest, niemiecki, japoński. Jakieś tam inne języki są, japoński, włoski chyba jest. To jest wszystko fajne i ładne. Niestety nie ma języka polskiego. Ja sobie z tym na przykład poradzę, 90% Polaków sobie z tym fantem nie poradzi. Też sobie poradzisz do pewnego stopnia, poradzisz sobie do tego, przejdź do bok Kopernika. A ja bym chciał prawo stronę. Tunelem? A to z tunelem będzie, no okej, okay, możemy. Bo chciałbym takie ujęcie. Dobrze. Wiesz, problem jest taki, że ty sobie poradzisz i faktycznie wyślesz tego SMS-a po angielsku do kogoś, tylko pytanie, czy ten ktoś po drugiej stronie odczyta tego SMS-a. Słuszna uwaga.
Więc to jest, to tak to wygląda. Więc myślę, że tutaj też barierą wejścia tych wszystkich systemów do samochodów, chociażby w Polsce, będzie... O, proszę bardzo, jak się u niego oświetlenie ma? No, zmieniło się. No. I zobacz, czyli to jest jednak zintegrowane jakoś z samochodem. Przecież iPhone jest schowany tutaj. To wyświetla ekran z iPhone'a. Czyli na informację, która idzie z iPhone'a do aplikacji, nałożyła się informacja z czujnika oświetlenia w samochodzie. Tak, bo światło się zapaliło automatycznie i od razu się pojawiła... I zmienił się interfejs konkretnej aplikacji. Czyli, no, czyli te informacje idą w dwie strony. Ja nie wiem, czy nie idzie jakieś wspomaganie GPS-a. Może, słuchaj, powiem krótko. My w tej chwili, iOS in the car został... zacznijmy od Siri Eyes Free. Tak. To jest funkcja, która była pokazana przy debiucie Siri w 4SC rok wcześniej. Przepraszam, piątce. Piątce, tak. To jest wszystko fajnie i ładnie. Teraz podczas WWDC zostało pokazane iOS in the car. iOS in the car może przyjąć kilka różnych form, prawdopodobnie właśnie, to tak jak rozmawialiśmy, Bluetooth, Wi-Fi Direct, no jest parę tych rozwiązań, jak to będzie wyglądało, czy to będzie takie bardziej podobne do AirPlaya, czy będzie ten kabel wymagany. Nie znamy jeszcze tych szczegółów wszystkich. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało finalnie. Ma to bardzo duży potencjał. Siri, niestety, słuchaj, mija już prawie drugi rok od wprowadzenia Siri na rynek. Ja mam problem z Siri taki, ja z niej lubię korzystać, żeby mi notatkę jakąś zapisała, jakieś przypomnienie, szybko gdzieś tam jadę czy coś, no to ją szybko odpalam. Wysłać szybko SMS-a w trakcie jazdy, też z niej korzystam. Tak, muszę chwycić ten telefon do ręki, przytrzymać ten przycisk Home, ale można to zrobić. U mnie w samochodzie mogę zrobić to bez tego. Przez Asteroida? Przez Asteroida, no. Mogę wywołać Siri. Tak? Tak. O, to ciekawe. To dobra informacja dla tych, to jeżeli nie wiecie, o czym mówimy, to obejrzyjcie pierwszy odcinek, gdzie Norbert rozmawiał właśnie o Asteroidzie. Dobrze, ty nie korzystasz z Siri, z tego co się orientuję? Nie, praktycznie nie, ponieważ nie posługuję się idealnie językiem angielskim. Mam problem z akcentem, Siri go nie rozumie. I koniec, dla mnie jest to bariera. Dla mnie będzie ciekawe, jak nie będzie rozumiała naszych polskich akcentów, szczególnie, że mamy... Różne ciekawe akcenty To jest ciekawe, czy będzie rozumiała Ślązaka, no. Warszawiaka i Kaszuba. Dokładnie. To jest zupełnie inna... Ale słuchaj, pomijmy to. Siri jest od blisko już prawie drugi rok. Jest w fazie beta. To jest dla mnie niezrozumiałe, powiem Ci szczerze. Nie rozumiem, dlaczego to tak długo trwa. I problem jest z tym, że jak ja jej używam, jak robię sobie jakąś głupotę, to jest wszystko fajnie. Natomiast jak chcę coś, naprawdę, wiesz, jest krytyczna sytuacja dla mnie, prowadzę samochód, chcę tego SMS-a wysłać szybko, to ona wtedy nie działa. Informuje mnie, że w tej chwili niestety nie jest dostępna. Mnie nie interesuje, czy ona ma być dostępna cały czas. No to w samochodzie może być problem, bo w tym momencie, jeżeli chcesz wysłać SMS-a albo chcesz coś zrobić, na przykład zapytać się o godzinę, nie wiem, cokolwiek chcesz zrobić za pomocą Siri, która do tego jest przeznaczona i to ona ci nie będzie działała, OK, Glass. Glass, I think you've got the wrong assistant, Norbert. No właśnie, więc okej, okay, teraz zadziałało Siri, ale... I właśnie w takich sytuacjach, przepraszam, że Ci przerywam, w takich sytuacjach, jak ja sobie żartuję, coś testuję i tak dalej, to mi zawsze działa. A jak potrzebuję, to nie. No i to będzie problem, bo wtedy, jeżeli Ci nie będzie działała, a będziesz chciał coś zrobić, to sięgniesz po ten telefon. I to będzie jeszcze bardziej niebezpieczne. No, dokładnie. Siri ma też ten plus, że potrafi wywoływać aplikacje w tej chwili. Możesz powiedzieć launch maps i tutaj ona uruchomi tutaj, mapy. Tutaj to chyba nie zadziała, wiesz? Nie. Ja podejrzewam, że dopiero w tej integracji iOS in the car, jak to już będzie bardziej rozbudowane... I będziesz mógł powiedzieć adres też. Tutaj też to nie działa. Tutaj też będzie problem. Tu też będzie problem, bo o ile, jeżeli będzie działało Siri w języku polskim, to bez problemu powiemy Warszawa, ulica Zgoda 9. No to problem będzie, jeżeli będziemy za granicą, bo będziemy musieli wymówić, nie wiem, adres jakiejś ulicy we Włoszech albo Helmut we Francji. Helmutstrasse albo innej, no i prawdopodobnie nasz akcent tutaj nie zadziała i będziemy musieli sięgnąć jednak do ekranu i wbić tą informację na ekranie. Ale z drugiej strony teraz też w samochodach, które mam w chwili obecnej, też... Ja muszę obsługiwać, mam jakieś pokrętła, przyciski i tak dalej, no też to zajmuje trochę czasu, też nie jest to, jest to super wygodne, super intuicyjne. Dokładnie tak. Dlatego zagadek jest tu bardzo dużo, jak to będzie rozwiązane. Wszystko jednak idzie
kolejny samochód, który pokazuje kolejny system. Parrot był jeden, Asteroid Parrot to jest jedno podejście, tu jest drugie podejście, które pokazuje, jak bardzo te samochody się będą w najbliższym czasie zmieniały. Co więcej, sami producenci chyba trochę się mieszają, no bo zobacz. Na WWDC powiedziano nam, że Volvo również będzie miało integrację. Zobacz, pan policjant coś nagrywa. Pozdrawiam pana policjanta. Zobacz, na prezentacji WWDC dostaliśmy informację, że Siri, że iOS in the car będzie w Volvo. Tak. A Volvo we wszystkich swoich samochodach w tej chwili montuje jako pierwsza i jedyna na razie firma OEM-owo Parrota Asteroida. Będziemy zresztą za miesiąc mieli bardzo fajne Volvo z systemem Parrota. A tu jest pytanie właśnie, słuchaj, bo to może być interesujące. Może być taka sytuacja, nie wiemy dzisiaj, czy tak może być. To jest moje osobiste przypuszczenie, że iOS będzie potrafił, tak naprawdę będzie przejmował ekran. Jego bebechy, te w środku, co jest z tyłu, nie będzie interesowało. To jest moja hipoteza. Czyli chcesz powiedzieć, że po podłączeniu iPhone'a kabelkiem, czy też Wi-Fi Direct, czy Bluetooth, czy whatever... Parrot się wyłącza. I będziemy mieli iOS in the car na Parrocie. Tak. On po prostu jakby przejmie sam wyświetlacz. To oczywiście będzie musiało spełniać jakieś tam znowu techniczne wymagania, żeby móc to zrobić. No nie wiemy, jak to dzisiaj będzie wyglądało, ale słuchaj, ale to jest pewne rozwiązanie. Ponieważ nie każdy ma iPhone'a i w tym momencie, mając telefon właśnie z Androidem, czy jakiś zwykły, jakąś w cudzysłowie Nokia, wiesz, jak się Nokia, kurczę, dla mnie Nokia to jest taki... Zwykły telefon. Ale wtedy nie ma... Chyba nie było. Ale wtedy nie ma iOS in the car. Jeżeli masz Nokia, to nie ma iOS in the car. iOS in the car to jest część iPhone'a. No tak, ale właśnie wiesz, o co chodzi. Bo tak, gdyby to był tylko ekran, który nic bez telefonu nie potrafi zrobić, no to musisz, kupując samochód, musisz mieć iPhone'a. A ktoś może nie chcieć iPhone'a mieć. Może chcieć coś innego. Rozumiem, że mam tylko Parrota, tam mam nawigację wbudowaną, wszystko pięknie działa, tak. Ale oprócz tego mogę podłączyć sobie iPhone'a. I możesz z tego nie korzystać, a tylko korzystać z iOS in the car. To bardzo fajne. Z drugiej strony zobacz, że ten ekran w tym Chevrolecie pasuje ok. W Oplu Adamie, bo też go widziałem z tym ekranem, taki sam jest w Oplu Adamie, też pasuje dobrze. Nie widziałem żadnego innego samochodu z tym ekranem. Teoretycznie to są fizyczne przyciski. One mogą być gdziekolwiek umieszczone. Tak, chcemy zobaczyć, jak to będzie rozwiązane, nie wiem, w Ferrari, jak to będzie rozwiązane. No i rozmiar 7 cali. Myślę, że te rozmiary też będą. Tu jest 7 cali. Myślę, że w różnych samochodach będą to różne rozmiary. Ja wczoraj albo przedwczoraj widziałem na ulicach Warszawy Ferrari FF. Wiem, że w FF jest pierwsza integracja. Trzeba będzie się podejść do salonu Ferrari, po prostu pogadać tam z panami, dowiedzieć się, o co chodzi. Ferrari w ogóle lubi się z Apple, bo jest taki model, jeden z modeli Ferrari, gdzie, nie pamiętam w tej chwili, jaki to model, gdzie zrezygnowano z klasycznego radia, ponieważ było za ciężkie. I na iPoda się zdecydowano. Tak, w desce rozdzielczej wbudowany jest iPod Touch. No proszę. To była jakaś wersja Superlagera. No. Która była maksymalnie odciążona i policzono, że iPhone będzie lżejszy niż budowanie radia i zastąpiono radio iPhone'em. No proszę. Więc czeka nas bardzo dużo ciekawych rzeczy w samochodach. Przyszłość tego jest bardzo niepewna i ja rozumiem, co Apple chce zrobić. Niezależnie gdzie wsiadasz do jakiegokolwiek samochodu, czy to jest wypożyczony od znajomego, od rodziny, twojej żony, masz swoje rzeczy, swój kontakt, swoje aplikacje. Wszystko jest przenoszone na ekran. To jest super. To jest super i to pokazuje, zobacz, jeżeli faktycznie podpisali już w chwili obecnej umowę z tymi producentami i naprawdę ten system będzie w każdym samochodzie, w tanim Oplu Adamie, stosunkowo tanim, albo w taniej Kii oraz bardzo drogim Ferrari, to jest szansa, że Apple jakby zmieni i na nowo zdefiniuje kolejną branżę. Jest taka duża szansa. Nie wiem. Wiesz, jaką ja widzę przeszkodę? Producenci bardzo dużo pieniędzy ładują w te swoje systemy. Audi w swoje MMI, BMW ma iDrive, Mercedes ma Commanda. Ale Mercedes się zdecydował. Chevrolet ma... Teraz nie przepraszam, nie Chevrolet, Ford miał coś, co chyba się nazywa MySync, czy chyba iSync, tak, czy coś tak, w tym tak, stylu. Z Microsoftem coś tam. Tak, tak. I Fiat. Tak. Też dosyć mocno w to inwestowali. I teraz pytanie jest takie. Słuchaj, oni sprzedając na przykład Mercedes za Commanda chce 15 tysięcy złotych. To jest bardzo dużo pieniędzy. Tam mają system oparty o dysk twardy, w sensie nawigacja. Mapy można tylko w serwisie wgrywać. Pewnie można nieoficjalnie, ale pomijmy to. W BMW jest też podobnie.
Tak. I teraz tak, oni na tym trzepią ogromne pieniądze. To są rzeczy, co kosztują bardzo dużo i oni je sprzedają za jeszcze więcej. I mają na pewno na tych akcesoriach, na tych właśnie rzeczach ogromne marże. Czy oni będą chcieli zrezygnować z tych marż? A może oni za integrację iPhone'a będziesz musiał zapłacić 1000 euro, 2000 euro. I to jest możliwe, że to jest to, co mówiłeś, że mamy standardowy system, nie wiem, właśnie ma jakiś tam mercedesowy, a jak chcemy mieć iOS NDK, to dopłacamy jeszcze coś tam i w tym momencie mamy odblokowaną funkcję, podłączamy iPhone'a, mamy iOS NDK. Dużo zagadek, ja czekam. To Chevrolet jest jaskółką. To jest pierwsza firma, która zrobiła tego rodzaju systemy, tak. I ja czekam na kolejne samochody. Czekam na to, jak Chevrolet zaupdate'uje się do iOS in the car pełnego, bo jestem pewien, że taki update będzie możliwy. I myślę, że na jesieni wrócimy do tematu i zobaczymy faktycznie, czy to, co mówiliśmy, czy będziemy nie znali odpowiedzi na pytania, które teraz mamy. Dokładnie tak. No tych pytań jest dużo, także zostawimy je. Może wy macie jakieś własne pomysły, zostawcie komentarz. Bardzo chętnie pomyślimy, co wy podejrzewacie. A my tymczasem parkujemy. Podjeżdżamy już do biura, parkujemy i żegnamy się z wami. A w następnym odcinku, który będzie, będziemy jeździli samochodem zupełnie innym. Samochodem, który nie ma w sobie ani krzty elektroniki. I zobaczymy, czy takim samochodem też dało się jeździć. Oj. Będziemy musieli się zmieniać za kierownicą. Będziemy musieli się zmieniać za kierownicą. Dzięki bardzo. Do zobaczenia. Ja widzę, a możesz mi tak już po godzinach, że tak powiem, to do bloopersów pójdzie. O, to pan wyjeżdża. Czy możesz mi wytłumaczyć, zaraz wjedziemy na jego miejsce. I super, nauczysz mnie tego. Co te kreski oznaczają wszystkie? Te kreski oznaczają obszar samochodu, czyli jeżeli będziesz cofał, to jest szerokość twojego samochodu. Kamera pokazuje więcej niż twój samochód. No, a czekaj, czyli, ale... Widzisz, patrz. Bo jest szeroki kąt, jest perspektywa. Ja na przykład w to Audi, patrząc w lusterko, ja widzę, że go w niego przywalę. Nie przywalisz. No, cofaj. Ja będę widział. Ja widzę, że w niego przywalę. Dawaj, no, szkoda, dawaj. Bo jest bardzo ładne Audi. Te kreski pokazują, że nie przywalisz. Kurde, no nie chce mi się w to wierzyć. Autentycznie nie boję się, bo jest drogi samochód. No. Ten czy Audi? Audi. Ten też jest dość drogi. Ten samochód kosztuje w tej konfiguracji ponad 90 tysięcy złotych. No co ty? Chyba tak. No, bo to jest, wiesz, tutaj jest wszystko. Masz szyberdachy, masz kamery cofania, masz napęd na 4 koła, który inna sprawa, że jest napęd na 4 koła zupełnie nie... A, dobra, parkujemy. Co, ładne BMW, nie? No, to jest chyba M5. A wracając... Czekaj, no dobra, parkuję, tutaj się mieszczę. A czerwone to już jest to jakby mój zderzak. Tak, to jest twój zderzak, dokładnie tak. Kurde, jak się tym ciężko parkuje. Ja nie wiem, ja wiem, że ty się do tego przyzwyczaiłeś. Mega, ja w ogóle nie potrafię jeździć bez kamery cofania. A ja nie potrafię z kamerą jeździć. Zrobię tak trochę krzywostanę, żeby się miał miejsce.